Klubowa Ełcka Telewizja zaprasza na skrót 13 kolejki spotkań trzeciej ligi Grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej pomiędzy Mazurskim Klubem Sportowym a Granicą Kętrzyn. Pierwsza sytuacja zawodników grających w czarno-zielono-białych strojach. Mateusz Budkiewicz na wolne pole do Patryka Gątka. Patryk Gątek zagrywa po ziemi do Kamila Jackiewicza. Kamil Jackiewicz odgrywa do Łukasza Wesołowskiego. Łukasz Wesołowski za pierwszym razem trafia wprost bramkarza z Kętrzyna Pawła Lubowieckiego przy dobitce. Nie myli się. Za moment powtórka całej sytuacji. Mateusz Budkiewicz zagrywa na wolne pole. Patryk Gątek po ziemi do Kamila Jackiewicza. Ten odegrał do Łukasza Wesołowskiego i Łukasz Wesołowski wpisuje się na listę strzelców. Kolejna sytuacja. Patryk Gądek w indywidualnej akcji przedzierał się w polu karnym. Patryk został on faulowany przez gracza z numerem 6, Kacpra Rałowca. Do piłki podbiega Kamil Jackiewicz. Nie myli się, ten napastnik z 11 metrów pokonuje bramkarza z Kętrzyna. Spójrzmy na powtórkę. Pewny strzał kapitana ełckiej drużyny. Kolejna sytuacja zawodników Mirosława Dymka. Budkiewicz, Orpik, Jackiewicz. Jackiewicz odegrał na klepkę jeszcze raz do Orpika, ten tuż obok słupka bramkarza z Kętrzyna. Kolejna sytuacja zawodników Zełku. Gądek, powalczył o nią Budkiewicz. Budkiewicz wykłada piłkę do Kamila Jackiewicza. Kamil Jackiewicz uderza bardzo mocno na bramkę i jest to druga bramka Kamila dzisiaj, a trzecia dla drużyny Mazurskiego Klubu Sportowego Ełk. Mateusz Budkiewicz wypatrzył Kamila Jackiewicza, który nie był kryty przez żadnego z obrońców. A ten strzela nie do obrony dla bramkarza z Kętrzyna. Kolejna sytuacja. Pietroń zagrywa do Łukasza Gryko. Łukasz Gryko tuż obok prawego słupka Pawła Lubowieckiego. Mamy już drugą odsłonę meczu w Ełku. Zagranie rzutu rożnego Patryka Gątka wprost na głowę Michała Pietronia. Ten strzela tuż obok słupka Pawła Lubowieckiego. Jedna z nielicznych sytuacji drużyny gości. Zagranie na lewą stronę. Za moment zobaczymy pewnie dośrodkowanie. Bardzo ładnie minięty Łukasz Gryko. Jest dwóch zawodników z Kętrzyna. Był to Damian Aftuch oraz Jarosław Wołowik. Przez moment zrobiło się gorąco pod bramką Kamila Ulmana. Jesteśmy już pod drugą bramką. Mateusz Budkiewicz odgrywa do Patryka Gądka. Patryk Gądek strzela czwartą bramkę dla ekipy Mirosława Dymka. Już 4-0. Drużyna z Ełku wygrywa z Granicą Kętrzyn. Spójrzmy jeszcze raz. Bezradny w bramce Paweł Lubowiecki, który nie podjął się nawet próby obrony strzału Patryka. Kolejna sytuacja zawodników Zełku. Gryko do Patryka Gątka. W sukurs bramkarzowi przyszedł słupek przy strzale Patryka. Kolejne dośrodkowanie w polu karne. I tutaj Patryk Gątek zgrywa do Kamila Jackiewicza. Kamil Jackiewicz nie trafia w tej sytuacji. Wojtek Kuriata na lewą stronę do Radosława Gulbiecza, który powraca po kontuzji. Radosław Gulbiecz zagrywa do Kamila Jackiewicza. Kamil Jackiewicz uderza w poprzeczkę. Rzut rożny. Dopada do tej piłki Mateusz Furman, który z lewej nogi uderza na bramkę Pawła Lubowieckiego. Strzela Mateusz piątą bramkę dla drużyny z Ełku. Za moment ujrzymy powtórkę. Mateusz ustala wynik spotkania w Ełku. MKS Ełk 5, KKS Granica Kętrzyn 0.